Wjeżdżamy z nowoczesnej części miasta Bergamo do starej, najstarszej części na wzgórzu, który nazywa się City Alta. Możemy tam dotrzeć kolejką, małą szynową kolejką, autobusami, a także bezpośrednio samochodem, który można zostawić na jednym z parkingów u podnóża lub prawie że przy samym wejściu do City Alta. Bergamo jest cudowną bazą wypadową, jeżeli chcemy zwiedzić Mediolan, a nawet i Rzym, jezioro Como, jezioro Maggiore i inne mniejsze jeziora, a także piękne, cudowne, malownicze, małe włoskie miasteczka. Panorama ze wzgórza City Alta jest uroczy. W dole widać cudowne, niezwykle eleganckie wille. Do samego centrum można, tak jak Państwo widzicie, dojechać autobusem miejskim, a także po prostu dojść na nogach te kilkaset metrów z najbliższego parkingu dostępnego dla wszystkich zwiedzających. W 1826 roku w Bergamo urodził się Francesco Nullo, pułkownik i przyjaciel, powiernik Giuseppe Garibaldiego, o którym mówiłam we wcześniejszym filmiku o miasteczku Borgomanero. A dlaczego wspominam o Francesco Nullo? Zapewne w każdym polskim mieście jest ulica Francesco Nullo, w Krakowie też mamy. I właśnie to jest ten pułkownik, który brał udział razem z naszymi polskimi powstańcami w powstaniu styczniowym w 1863 roku. Historyczna część miasta położona jest na wzgórzu City Alta, jak mówiłam. Najważniejsze zabytki górnej części miasta to Piazza Vecchia, przy którym znajduje się wybudowany w XII wieku Palazzo della Ragione i Bazylika Santa Maria Maggiore z XII wieku. Jest również wieża miejska z XI wieku i zabytkowe mury miejskie. Cudowne małe piekarnie, cudowne małe kafejki, a także i sklepiki przyciągają uroczymi wystawami. W Bergamo, w tej starej części Bergamo, jest kawiarnia, która nazywa się Cavour. Spacerując po głównym placu Bergamo, można zajrzeć do pięknych starych kościółków, a także i do wieży ratuszowej, i pooddychać klimatem starego włoskiego miasteczka. Można również w starej części Bergamo zajrzeć w niezwykle urokliwe zakamarki, które w miesiącach letnich wypełnione są turystami. Ja dziękuję za spędzenie ze mną tego krótkiego spaceru po starym Bergamo, czyli Città Alta, i zapraszam do kolejnych filmików.